Cześć, witajcie, ja nazywam się Katarzyna Pura, a w moich rękach Honor 3C. Urządzenie to jest, jakby to łagodnie powiedzieć, najbardziej plastikowym smartfonem, jaki przyszło mi testować w ostatnim czasie. No bo jest plastikowy, no jest tak opór plastikowy, jak to powiedział mój znajomy ostatnio, jak zobaczył ten telefon. Wykonany jest z tworzywa sztucznego, które jest błyszczące, które niesamowicie zbiera odciski palców, odbija w sobie wszystko, co otacza nas dookoła i dokładnie tak samo ma przedni panel, ale o tym później. Na obudowie nie mamy żadnego punktu zaczepienia, takiej wypustki, którą moglibyśmy użyć do otworzenia zewnętrznej pokrywy, więc trzeba do tego celu użyć portu micro USB. Lekko podwadzamy, dostajemy się do środka. Telefon oczywiście w międzyczasie wyłączyłam. Chciałam Wam pokazać, że żeby dostać się do slotu kart microSD, trzeba niestety otworzyć obudowę, no i wyjąć właśnie akumulator, który swoją drogą jest wymienialny. Podobnie jest, jeśli chcemy się dostać do slotów kart microSIM. Oczywiście mamy do dyspozycji dwa sloty, bo jest to model z dual SIM-em. No i tak prezentuje się wnętrze tego urządzenia. Mamy oczywiście maskownicę głośnika, akumulator ma pojemność 2300 mAh. No i mamy tu już też obiektyw aparatu o rozdzielczości 8 megapikseli z diodą doświetlającą. Zakładamy obudowę, włączamy smartfon, no i przy okazji zobaczymy, jak długo trwa ten proces, lub też krótko, sami się zaraz przekonacie. O czym trzeba wspomnieć na początku, to jest cena tego produktu, która wynosi 599 zł. W tej cenie otrzymujemy przyzwoite parametry, jednak trzeba pamiętać, że urządzenie to tak naprawdę te parametry ma sprzed roku. Chociażby zastosowany tutaj czterordzeniowy procesor Mediatek MT6582 o częstotliwości taktowania 1,3 GHz. To jest procesor z początku zeszłego roku, czyli 2013. Urządzenie nam się włączyło. Po chwili złapie zasięg, bo póki co mamy pokazany komunikat włóż kartę SIM, jedną i drugą. A przecież widzieliście, że obie karty są włożone i powinny być aktywne. No na razie niestety coś nam się tutaj... O, dobra, chwilę musieliśmy poczekać. Mamy tutaj ekran o przekątnej 5 cali, rozdzielczość 1280x720 pikseli, 2 GB pamięci RAM, 8 GB pamięci wewnętrznej, aparat 8 megapikseli przedni, 5 megapikseli, grubość to 9,2 mm, natomiast smartfon ten jest strasznie lekki, waży 140 gramów. Charakteryzuje się ekran przede wszystkim, bo od niego zacznijmy, wysoką jasnością maksymalną, jest to ponad 400 nitów, jasność minimalna. Będziecie mogli na ten temat oczywiście przeczytać w recenzji na tabletowo. Co ważne, w tak tanim urządzeniu mamy do dyspozycji czujnik natężenia światła, który odpowiada za automatyczną regulację jasności ekranu. Sam ekran reaguje na polecenia użytkownika bardzo poprawnie. Tutaj nie spotkałam się z żadnymi brakami czułości. Na każde polecenie reagował bardzo dobrze. Aczkolwiek tutaj widoczne jest opóźnienie czasami również, które nie spowodowane jest brakiem reakcji ekranu, co samym działaniem urządzenia, do którego można mieć wiele zastrzeżeń. Mamy tu bowiem do dyspozycji, jak już wspomniałam, stary i budżetowy procesor, który nawet w towarzystwie 2 GB pamięci operacyjnej radzi sobie po prostu przeciętnie. No co tu dużo mówić. Mamy do dyspozycji klawiaturę, na której wysunięcie czasami musimy poczekać no, trochę zbyt długo. Oczywiście mamy klawiaturę, która jest całkiem ok, jeśli chodzi o wygodę wpisywania treści. Mamy również swipe, czyli możemy przesuwać po poszczególnych literach wyrazu. Natomiast to, co mi nie przypadło do gustu, to są głośno wibracje. No i tak właśnie to się przedstawia. Kolejna kwestia. Trzy przyciski systemowe. Wstecz, home i otwarte aplikacje. Jak widzicie, przypisany jest
jako podstawowa funkcja przypisana jest ustawienia, czyli menu. Jak weźmiemy, na przykład wejdziemy do galerii, pierwsza funkcja to jest menu, niezależnie od aplikacji, z której korzystamy. Natomiast dopiero dłuższe przytrzymanie powoduje otwarcie faktycznie otwartych aplikacji, które możemy zamknąć jednym kliknięciem. Przy okazji możemy zobaczyć również wykorzystanie pamięci operacyjnej. Mamy Home, którego dłuższe przytrzymanie powoduje przejście do Google Now, no i wstecz, które nie ma przypisanej innej funkcji. Urządzenie działa pod kontrolą Androida w wersji 4.4 KitKat. Wróć! Działa pod kontrolą 4.2.2 Jelly Bean, natomiast została zapowiedziana aktualizacja do Androida 4.4 KitKat na początek przyszłego roku. Mamy tutaj także interfejs użytkownika w wersji 2.0. W testowanym wcześniej, kilka tygodni temu, Honor 6, było to wersja 2.3. No i co mi się tam bardziej podobało, to interfejs, który był bardziej urodziwy, bo tutaj tej urody niestety nie ma, którą widać zwłaszcza po belce systemowej, po interfejsie chociażby aparatu dialera, SMS-ów itd., itd. Tu warto wspomnieć o tym, że belka systemowa wysuwana z góry oczywiście standardowo ma skróty do aplikacji oraz wszelkiego rodzaju powiadomienia, ale to w tym momencie tych powiadomień nie ma. Ustawienia mamy ogólne oraz mamy wszystkie. W ustawieniach znajdziemy przede wszystkim sterowanie ruchem, czyli dosłownie cztery funkcje, które możemy wykorzystać korzystając z ruchu. Oprócz tego mamy tryb obsługi w rękawiczkach. Zarządzanie aplikacjami to standard, ale to, co warto tutaj wspomnieć, to jest tryb nie przeszkadzać. Jak go włączymy, mamy wyłączone połączenia od nieupoważnionych kontaktów. Wtedy mogą się dodzwonić do nas jedynie osoby, które upoważniemy, oczywiście wcześniej wybierając ten numer właśnie w ustawieniach trybu nie przeszkadzać. Ale nie będziemy go teraz włączać. Mamy baterię. Wspomnę może trochę o wadach tego urządzenia, bo tych trochę się tutaj nazbierało. Ale to przy okazji będę sobie grała, żeby Was trochę nie zanudzić. No i tak, przede wszystkim do wad należy zaliczyć brak podświetlanych przycisków pod ekranem. Nie są one widoczne w nocy, przez co no niestety musimy trafiać w nie na czuja. Z tyłu znajduje się głośnik mono. Jego głośność nie należy do najgłośniejszych, przez co jakość odtwarzanej muzyki i odtwarzanego w ogóle dźwięku jest na przyzwoitym poziomie, pod względem jakości oczywiście. Oprócz tego sprzęt wykonany jest z plastiku. W całości jest to plastik. Irytujące jest to, że naprawdę zbiera odciski palców w stopniu takim, że po ledwie chwili użytkowania te odciski widać, jest ich dużo. No i jest to strasznie nieestetyczne rozwiązanie. No cóż tu dużo mówić. No poza tym mamy do dyspozycji Androida 4.2. Co prawda została zapowiedziana aktualizacja do wersji 4.4, no ale w dalszym ciągu nie będzie to najnowsza wersja systemu, czyli Android 5.0 Lollipop. I raczej nie ma szans, żeby ta wersja na tym telefonie zagościła. Kolejne wady oczywiście w moim odczuciu to jest to, że żeby dostać się do slotu karty microSD, pod warunkiem oczywiście, że wymieniamy je często, trzeba wyjąć akumulator. A jeśli chodzi już o sam akumulator, no to dla mnie jako testera sprzętu irytujące było to, że każdorazowe podłączenie telefonu do komputera czy wyjęcie akumulatora resetowało wyniki baterii, jakie uzyskało się na ładowaniu od początku, czyli od 100%. No i niestety nie mogłam w pełni sprawdzić czasu jego działania i zrobić screena, który by nadawał się do recenzji. No ale to wiadomo, nie każdemu będzie to potrzebne. Tak jak mówię, testerowi zależy na tym, żeby ten screen się w recenzji pojawił. Jeżeli go nie ma, no to trudno. Ale dobrze mieć coś takiego jako podkładkę, żeby czytelnicy, czyli wy, uwierzyli, że faktycznie telefon działa tyle czasu, ile napisałam w recenzji. No oprócz tego, mamy tutaj do dyspozycji tylko 3G, nie jest to LTE. No, trzeba też pamiętać o niskiej cenie, która wynosi 599 zł, która w jakiś sposób rekompensuje niedoskonałości tego urządzenia.
Oprócz tego, wszystkie aplikacje instalowane są na ekranach domowych, nie mamy App Drawera, przez co, tak jak mówię, mamy bałagan na ekranach domowych. Wszystkie aplikacje możemy sobie wsadzić, posegregować w foldery, jeśli tego chcemy. No, jeśli nie, no to tak jak mówię, wszystkie znajdują się, skróty do aplikacji, na ekranach domowych. No ja niestety tego rozwiązania nie lubię. Nawiązuje to trochę do Apple'a, który w iOS-ie również nie ma przejścia do zainstalowanych aplikacji, czyli tego App Drawera. No ale to rozwiązanie można lubić lub też nie. Kolejna kwestia. USB nie obsługuje OTG. Co to oznacza? A nie tyle, że nie można do niego podłączyć ani pendrive'a, ani myszki, ani klawiatury. Można jedynie za jego pomocą ładować urządzenie, zarówno przez komputer, czyli przez USB, jak i przez ładowarkę sieciową. Kolejna sprawa. Android 4.2, to już mówiłam. No i ten interfejs, który niestety do najbardziej urodziwych nie należy. Mi po prostu nie przypadł do gustu pod względem samego wzornictwa, ikonek. Funkcjonalny oczywiście jest, nie można mu tutaj niczego zarzucić tak naprawdę. No jeszcze mogłabym się nieco przyczepić do aparatu, który jest przeciętny. Tak samo jak samo działanie urządzenia, które no nie powala na kolana, ale jeśli chodzi o użytkowników niezbyt wymagających, powinni być z tego urządzenia zadowoleni. No a jeśli chodzi o aparat, mamy tutaj do dyspozycji matrycę 8 megapikseli, a interfejs aparatu jest dość prosty. Mamy kilka trybów, normalny, inteligentny, upiększ, HDR, panorama, pomiary, wielokątowy, efekt, notatka audio i sterowanie dźwiękiem. Jeśli chodzi o zdjęcia, no to robi on właśnie takie, jak widać na załączonym obrazku. Oczywiście zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości znajdziecie w recenzji tekstowej na tablet OO. No i to by było w tym momencie na tyle. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat Honora 3C, no to tak jak mówię, więcej informacji będzie na pewno w recenzji tekstowej. No a jeżeli macie pytania, to jestem do Waszej dyspozycji zarówno na YouTubie pod recenzją wideo, jak również na tabletowo.pl. Pozdrawiam Was serdecznie, Katarzyna Pura, tabletowo.pl.